Opracowanie lektury Powrót posła Julian Ursyn-Niemcewicz Akt pierwszy otwiera rozmowa Wacława i Rejenta, która pełni funkcję wprowadzenia w ówczesną sytuację polityczno-społeczną Polski. Wacław, reprezentujący postępowe myślenie, jest pełen optymizmu co do reform, podczas gdy Rejent, o konserwatywnych przekonaniach, wyraża obawy przed nadmiernymi zmianami. Pojawienie się Macieja, który powraca z Sejmu, wnosi nową perspektywę. Jego opowieści o Sejmie i entuzjazm dla reform rysują obraz człowieka zaangażowanego w losy kraju. Maciej, jako postać główna, jest tu przewodnikiem idei oświeceniowych. Dyskusja między Maciejem a pozostałymi postaciami staje się głębsza. Maciej krytykuje ówczesną sytuację polityczną, podkreślając konieczność wsparcia króla w jego reformatorskich dążeniach. Postać Macieja nabiera cech męża stanu, pragnącego dobrego dla całego narodu. Rozmowa Macieja z posłem gospodarzem na koniec aktu i podkreśla różnice w podejściach do reform. Gospodarz, początkowo sceptyczny, zaczyna dostrzegać wartość zmian, CEO symbolizuje możliwość przekonania nawet najbardziej konserwatywnych warstw społeczeństwa do idei postępu. Akt drugi. Wystąpienie wojskiego na początku drugiego aktu ukazuje opór starszego pokolenia wobec nowych idei. Jego argumenty odzwierciedlają obawy przed utratą tradycyjnych wartości i zmianą porządku społecznego. Scena debaty między postaciami pokazuje różnorodność opinii i postaw. Dialogi są pełne emocji i argumentów, co pokazuje, jak ważna jest dyskusja w procesie demokratycznym. Pojawienie się Zosi, córki Rejenta, wprowadza element romantyczny. Jej uczucia do Macieja dodają utworowi lekkości, ale również pokazują, jak sprawy osobiste mogą wpływać na politykę. Wypowiedzi Macieja na temat edukacji i roli kobiet w społeczeństwie podkreślają jego postępowe poglądy. Jego mowa jest pełna pasji i wizji, co czyni go symbolem nadziei na lepszą przyszłość. Akt trzeci. Ostatni akt skupia się na rozmowach o konieczności reform i współpracy społecznej. Maciej, jako lider dyskusji, staje się symbolem jedności i postępu. Przekonywanie przez Macieja pozostałych do poparcia zmian ukazuje jego umiejętności retoryczne i przekonujące. Jego postać staje się tu symbolem mądrego przewodnika narodu. Zakończenie komedii na optymistycznym akcencie, z nadziejami na lepszą przyszłość Polski, daje widzowi poczucie spełnienia. Postacie dochodzą do porozumienia, a plany Macieja i Zosi na wspólną przyszłość dają nadzieję na nowe pokolenie Polaków, gotowych na zmiany. Analiza postaci i ich roli. Maciej, jako centralna postać utworu, symbolizuje reformatora i myśliciela oświeceniowego. Jego postać jest kluczowa w ukazywaniu potrzeby zmian w Polsce. Jego argumenty na rzecz reform są przemyślane i oparte na racjonalnym myśleniu. Wacław i Rejent reprezentują dwie przeciwstawne strony debaty politycznej postęp i konserwatyzm. Ich dyskusje ukazują głęboki podział społeczny i polityczny ówczesnej Polski. Wojski jako postać konserwatywna reprezentuje starsze pokolenie, które obawia się zmian. Jego postawa ukazuje, jak trudno jest przełamać tradycyjne schematy myślenia. Zosia, jako postać kobieca, wnosi wątek romantyczny, ale również reprezentuje nowe pokolenie Polaków, otwarte na zmiany i nowe idee. Zakończenie i jego symbolika. Zakończenie komedii na optymistycznym akcencie symbolizuje nadzieję na lepszą przyszłość Polski. Jest to wizja kraju, który może się rozwijać dzięki reformom i otwartości na nowe idee. Postacie osiągają porozumienie, co pokazuje, że mimo różnic, wspólny cel, dobro kraju jest możliwy do osiągnięcia. Planowane małżeństwo Macieja i Zosi symbolizuje połączenie starych i nowych wartości, nadzieje na. Podsumowanie. Powrót posła Jana Ursyna Niemcewicza jest satyrą polityczną, która odzwierciedla ówczesne nadzieje i obawy Polaków związane z reformami i kształtowaniem się nowoczesnego państwa. Autor krytykuje postawy konserwatywne, jednocześnie promując idee oświeceniowe, takie jak równość, wolność i edukacja. Przez komizm i ironię Niemcewicz skłania do refleksji nad przyszłością Polski, wskazując na potrzebę zmian i postępu. Utwór ten, choć powstał ponad 200 lat temu, nadal pozostaje aktualny, pokazując uniwersalne problemy polityczne i społeczne. Subskrybuj nasz kanał, jeśli podobało ci się opracowanie tej lektury.